Bestia z Bedburga. Historia Petera Stibe. Pod koniec XVI wieku w niemieckiej wiosce Bedburg zagościł strach, gdy w niewyjaśnionych okolicznościach zaczęły znikać kobiety, mężczyźni oraz dzieci. Przerażeni mieszkańcy wkrótce natrafili na ich martwe, rozszarpane ciała. Przez 25 lat bestia pozostawała nieuchwytna, zabijając 18 osób. Mieszkańcy nie wiedzieli, że ta przerażająca tajemnica miała jak najbardziej ludzkie oblicze, a morderca mieszkał wśród nich. Na początku myślano, że za ataki odpowiedzialne są wilki. Jednak kiedy stwierdzono, że większość ofiar nosiła ślady gwałtu, wszystko stało się jasne. Zbrodnie te popełnia wilkołak. Winnego złapano, osądzono i stracono, doprowadzając tym samym do najsłynniejszego procesu o wilkołactwo w nowożytniej Europie. Jednak czy Peter Stibe faktycznie był winny wszystkim zarzucanym mu czynom? Nie jest to takie pewne. XVI-wieczny Bedburg, rejecja kolonii w Nadrenii, północnej Westfalii, zamieszkiwało zaledwie kilkuset mieszkańców. Wszyscy żyli w zwykłych, surowych warunkach, a większość ledwo wiązała koniec z końcem. Ich drewniane chaty stojące na skraju lasu były niezwykle skromne. Aby przeżyć, mieszkańcy utrzymywali się z wyrębu drzew, a ci zamożniejsi hodowali krowy, kozy i owce. 200 lat wcześniej epidemia czarnej śmierci zdziesiątkowała ludność ówczesnej Europy. W samym Bedburgu liczebność mieszkańców spadła o ponad połowę. Sprawiło to, że tereny wcześniej zamieszkane znacznie się wyludniły. Uprawne pola i łąki porosły gęstymi lasami, w których człowiek nie był już panem. Tam rządziły wilki, których mieszkańcy obawiali się najbardziej. Dawne lęki przed tym, co wychodzi z lasu, wróciły w momencie, gdy zaczęto natrafiać na martwe i rozszarpane bydło. Winne temu mogło być tylko jedno zwierzę – wilk. Mieszkańcy szybko postanowili coś z tym zrobić. Każdy, kto był zdolny do polowania, wziął udział w obławie, na grasujące w pobliżu domostw zwierzęta. Uzbrojeni we wszystko, co mieli pod ręką, z pomocą psów przeczesywali każdy metr lasu. Każdy wilk, na którego natrafili, ginął natychmiast. W ciągu kilku następnych tygodni populacja wilków znacznie zmniejszyła się. Jednak problem nie zniknął. Wręcz przeciwnie. W polowaniu brał udział także jeden z najzamożniejszych mieszkańców, Peter Stibe. Cieszył się on ogromnym szacunkiem wśród swoich sąsiadów. Był wdowcem. Samotnie wychowywał pierworodnego syna i 16-letnią córkę, Belli, Sibylle. Urodził się w roku 1525 w Eprat, niedaleko Bedburga, w którym się wychował i mieszkał. Naprawdę nazywał się Peter Abel Griswold, a jego majątek zapewniał mu ogromne uznanie i wpływy. Nic w wiosce nie mogło się wydarzyć bez jego wiedzy. Wilki coraz rzadziej zaglądały do ludzkich gospodarstw. Mimo to groza i strach nie minęły. W roku 1564 w Bedburgu zaczęły w niejasnych okolicznościach znikać dzieci. Niewytłumaczalne zniknięcia najmłodszych mieszkańców wzbudziły nieopisany niepokój. Co prawda w tamtych czasach niewiele dzieci dożywało dorosłości, a na niektórych obszarach umierał nawet co drugi noworodek. Czymś naturalnym była jednak śmierć dziecka, która nie zdziwiła nikogo, ale nie jego nagłe zniknięcie. Historie o zaginionych dzieciach były obecne w opowieściach lokalnego folkloru i budziły one prawdziwą trwogę w sercach ludzi, gdyż nie miały one racjonalnego wytłumaczenia. Trzeba pamiętać, że wiek XVI jest wiekiem religijnych niepokojów i zawirowań. Doszło tam do przeniesienia akcentów w sferze nadprzyrodzonej. Wszystko, co niezwykłe, przestało być już cudowne i pochodzące od Boga. Zaczęto to przypisywać szatanowi, który według Kościoła łamał prawa natury. Kilka wieków wcześniej wiarę w czary uznano jedynie za herezję. Teraz Kościół zaostrzył swoją walkę z heretykami i zaczął ich palić na stosach. Ludzie wszędzie dookoła dopatrywali się zjawisk nadprzyrodzonych. A gdy nie znajdowali logicznego wytłumaczenia, wybierali te irracjonalne. Gwałciciel z Bedburga. Gdy odkryto pierwsze ciała zaginionych dzieci, mieszkańcy nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Poszarpane i pogryzione zwłoki zapoczątkowały w Bedburgu psychozę strachu, jakiego wcześniej tutaj nie znano. Potem odkrycia stały się jeszcze bardziej dramatyczne. Znajdowano dzieci na wpół pożarte, bez głów,
bez kończyn. Nie można już było winić za to głodne wilki, gdy zauważono, że niektóre ofiary krwawiły z miejsc intymnych. Stało się oczywiste, że przed śmiercią, czy bezpośrednio po niej, zostały brutalnie zgwałcone. Tego nie mogło dokonać żadne zwierzę. Nie wyobrażano sobie także, aby takiej niegodziwości mógł dopuścić się zwykły człowiek. Kto mógłby w taki sposób zabijać dzieci? Symbol niewinności i dobroci Bożej. Dla mieszkańców była to niepojęta zagadka. Nie rozumieli tego, więc za wszelką cenę starali się znaleźć jakąkolwiek odpowiedź. Szybko znaleziono wytłumaczenie. Mordowała bestia. Ślady na ciałach ofiar skłoniły wszystkich do przekonania, że bestia była jednocześnie człowiekiem. Wynik śledztwa przeprowadzonego przez lokalną parafię był jednoznaczny. W Bedburgu grasował wilkołak. Dzisiaj nie wierzymy już w wilkołaki, ale wtedy istnienie pół człowieka, pół wilka nikogo nie dziwiło. Dla ówczesnych ludzi nie były to brednie, lecz całkowicie logiczne wytłumaczenie. Już sama myśl, że morderca mógł być jednym z nich, była dla nich zbyt przerażająca i kłóciłaby się z ich koncepcją położnego chrześcijanina. Z pisemnych relacji dowiadujemy się, że rozpoczęto poszukiwania. Świadczyć to może o tym, że wśród niektórych mieszkańców pojawiły się podejrzenia co do konkretnych osób. Tymczasem mijały kolejne lata, a mordercy wciąż nie znaleziono. Ginęły zarówno kolejne dzieci, jak i kobiety. Znikały one ze swoich domostw, jak również z leśnych ścieżek, którymi chodziły. Niektórych ciał nie odnaleziono nigdy. Te, które udało się natrafić, miały pogryzione gardła. Czasami ciała były częściowo zjedzone. W przypadku zamordowanych kobiet ciężarnych znajdowano je z rozprutymi brzuchami, w których brakowało płodów. Opisany został również przypadek jednego potrójnego morderstwa w Bedburgu. Morderca miał zauważyć dwóch mężczyzn i kobietę, którzy spacerowali po lesie. Zawołał jednego z nich po imieniu, twierdząc, że bardzo potrzebuje pomocy w podniesieniu ciężkiego pnia. Gdy młody człowiek podszedł w kierunku wołającego głosu i zniknął swoim towarzyszom z oczu, został zabity uderzeniem w głowę. Drugi mężczyzna po chwili zaczął go szukać. On również został zamordowany w podobny sposób. Bojąc się o swoje bezpieczeństwo, kobieta zaczęła uciekać. Napastnik dogonił ją jednak i złapał. Po kilku dniach znaleziono w lesie ciała mężczyzn. Kobiety nie odnaleziono. Uznano więc, że po zgwałceniu i zabiciu została zjedzona w całości. Paranoja mieszkańców osiągnęła swój szczyt. Postanowiono zgładzić całą okoliczną populację wilków, gdyż sądzono, że każdy wilk może być potencjalnym wilkołakiem. Przełom nastąpił na początku października 1589 roku, gdy jeden z ojców, miejscowy kowal, postanowił zadbać o bezpieczeństwo swojej najmłodszej córki. Wiedząc, jak atakuje bestia, wykuł z żelaza obroże, którą założył na szyję swojemu dziecku. Miało jej to zapewnić bezpieczeństwo. I zapewniło. Nieznana z imienia dziewczynka z obrożą na szyi spacerowała po leśnych ścieżkach, gdy zaatakowała ją bestia. Mimo kilku prób przegryzienia jej szyi, żelazna obręcz zdała swój egzamin, co dało ofierze czas na wyrwanie się z uścisku napastnika i ucieczkę. Zaalarmowani jej krzykiem, mieszkańcy pobiegli w jej stronę. Zobaczyli wtedy wielkiego wilka uciekającego w stronę gęstego lasu. Rzucili się za nim w pogoń. Gdy psy okrążyły zarośla, miejsce potencjalnej kryjówki wilka, kilku mężczyzn z widłami podeszło bliżej. Ku ich zdziwieniu, gdy przedarli się przez obę zarośla, zamiast wilka natrafili na siedzącego tam i płaczącego człowieka, którego dobrze znali. Był nim Peter Stibbe, naoczny świadek tych wydarzeń. George Bohr napisał później, że goniony mężczyzna zdjął swój magiczny pas i w tym samym momencie zmienił się z wilka w człowieka. Inni świadkowie zaprzeczali temu, ponieważ nie widzieli tam żadnego pasa. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że Stibbe w rękach miał tylko zwykły kij. Ludzie nie mogli uwierzyć własnym oczom. Najpierw pomyślano, że to nie jest prawdziwy Peter, tylko bestia, która przybrała jego kształt, by zmylić pościg. Kroniki milczą na temat tego, czy zaatakowana dziewczyna rozpoznała w napastniku Petera, którego na pewno bardzo dobrze znała. Mimo braku dowodów postanowiono zamknąć płaczącego mężczyznę we własnym domu. A gdy upewnili się, że to prawdziwy Stibbe, postanowiono osądzić go za zbrodnie, które dokonał pod postacią wilkołaka. Peter Stibbe został uznany za wilkołaka i postawiony przed sądem 28 października 1589 roku.
Na początku do niczego się nie przyznawał. Jednak kiedy Kat zaczął poddawać go torturom, oskarżony przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Mało tego, ze szczegółami zaczął opowiadać o wszystkich sposobach mordowania. Rozciągany na kole i przypalany. Opowiedział przesłuchującym go ludziom swoją historię i opisał wszystkie złe uczynki, jakich dopuścił się podczas swojego życia. Opowiedział, jak od 12 roku miał upodobania do czynienia wszelkiego zła. Poprosił też samego diabła, by ten dał mu możliwość popełnienia okrutnych zbrodni pod postacią wilka. Miało to uniemożliwić mu bycie rozpoznawalnym przez współmieszkańców Bedburga. Diabeł spełnił jego prośbę. Dał mu magiczny pas, który po założeniu zmieniał Petera w wilka. Gdy nie mógł zabić człowieka, zadowalał się rozszarpaniem i zjadaniem kóz, owiec i krów. Przyznał się także do utrzymywania intymnych relacji ze swoją córką Belle, której spłodził syna, a także do podobnych kontaktów ze swoją rodzoną siostrą. Swojego syna, który był jego największą radością, zwabił do lasu. Zabił i zjadł jego mózg. Tylko dlatego, że nie mógł się powstrzymać przed czynieniem zła. Na koniec przesłuchiwania Stibe przyznał się, że w całym morderczym procesie wspierały go i pomagały dwie kobiety, mieszkające razem z nim. Jedną z nich była niejaka Katrina Trump, z którą żył w związku bez ślubu po śmierci swojej żony. Drugą jego pomocniczką była jego córka Belle, ofiara jego kazirodczych żądz. Na pytanie o swój magiczny pas odparł, że wyrzucił go do głębokiego rowu w momencie jego schwytania. Jednak gdy tego samego dnia grupa kilku mężczyzn udała się do wskazanego miejsca, nie odnaleziono pasa. To nie przeszkodziło sędziemu, by uznać zeznania oskarżonego za prawdziwe i skazać go na śmierć w męczarniach, tak okrutnych, jak te, których doświadczyły ofiary bestii. Wyrok brzmiał. Stibe Peter, główny winowajca, zostaje skazany na łamanie kołem i rozerwanie ciała w dziesiątkach miejsc, rozżarzonymi obsęgami, tak, by oddzieliły się one od kości, a potem na poćwiartowanie nóg i ramion za pomocą drewnianych kijów albo młotków, następnie na ścięcie głowy i wreszcie spalenie ciała na popiół. Oprócz niego skazano również dwie jego pomocnice, Belle Stibe i Katrinę Trump. Zostały skazane na spalenie żywcem na stosie. Egzekucja Petera Stibe odbyła się 31 października 1589 roku i zgromadziła ponad 400 osób, chcących na własne oczy zobaczyć, jak w męczarniach umiera bestia, która przez 25 lat terroryzowała Bedburg. Wśród świadków kaźni byli również książęta i możnowładcy z okolicznych miast. Kat w sposób szczegółowy wykonał wszystkie postanowienia sądu. Najpierw połamano go kołem, by chwilę później wyrwać mu kawałki ciała z 10 różnych miejsc. Obcięto mu genitalia, nogi i ręce. Kiedy uznano, że Stibe wycierpiał już wystarczająco, Kat jednym uderzeniem ściął mu głowę. Następnie bezgłowy korpus skazańca wrzucono na rozpalony stos, gdzie spłonęły już dwie oskarżone o współudział kobiety. Ku przestrodze władze miasta postanowiły wbić w ziemię pal, na którym umieszczono koło z zawieszonymi na nim częściami ciała skazańca. Na kole umieszczono drewniany wizerunek wilka i poranioną, odciętą głowę Petera. Z koła zwisało na sznurach 18 kawałków drewna. Symbolizowały one wszystkie 18 ofiar Petera Stibe. Świadkami zeznań wymuszonych torturami oraz samej egzekucji byli m.in. Tyse Artine, William Breward, Adolf Stead i George Borres. Gdy pół roku później w Niemczech ukazał się anonimowy 16-stronnicowy pamflet opisujący życie i proces bestii z Bedburga, o sprawie zrobiło się głośno w całych Niemczech. George Borres zabrał kopię dzieła do Anglii, gdzie przetłumaczono ją na język angielski. To sprawiło, że historia wilkołaka z Bedburga stała się znana niemal w całej Europie.